Poproszę dzisiaj Mateusza. Mateusz. Słuchajcie, Mateusz przeczyta dla nas dzisiejszy fragment z Apokalipsy, czyli z objawienia Jana. Dzisiaj jesteśmy w trzecim rozdziale. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy czytać od 7 do 13 wersetu list do Kościoła w Filadelfii. I to jest jeden z dwóch, słuchajcie, jeden z dwóch wśród tych siedmiu kościołów, który dostaje tylko pochwałę. Nie ma żadnej można powiedzieć, Jezusowi nie ma, nicze, nie ma nic w tym kościele, co by mu się nie podobało. I będziecie zdziwieni, na co Jezus zwraca uwagę. Jak zupełnie inne jest spojrzenie Boże na kościół niż ludzi. Bo ludzie zazwyczaj robią to, co często się spotyka w mojej rodzinie, żeby tak pogardzić naszym małym kościółkiem. Mówią, a ile Was tam jest? W kontekście chodzi, że a u nas na jednej mszy święty jest nas tysiąc, nie? No, ile was tam jest? No to dzisiaj poczytajmy, ile nas tam jest w Filadelfii. I się zdziwicie, że pochwałę dostaje Kościół, który wcale nie jest wielki, mocny. Ciekawe, dlaczego dostaje pochwałę? jak Jezus patrzy na, na Kościoły, nie? Zaraz się dowiemy. Mateusz nam przeczyta, wszystko będzie wiadomo. Z Biblii Tysiąclecia, objawienie Jana, trzeci rozdział, od wersetu. Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Bo ty, chociaż moc masz znikomą, Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia? Oto ja ci daję ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany By wypróbować mieszkańców ziemi Przyjdę niebawem Trzymaj co masz By nikt Twego wieńca nie zabrał Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego I już nie wyjdzie na zewnątrz I na nim imię Boga mojego napiszę I imię miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem Co z nieba stępuje od mego Boga I moje nowe imię kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Amen. Kto ma ucho? Słuchajcie, tam jest w pojedyncze, Kto ma ucho? Duchowe ucho jest jedno. Słuchajcie, ciekawe, nie? Tych fizycznych mamy dwoje, a duchowe jest jedno. No. Ale jak ważne jest, żebyśmy mieli to ucho, które usłyszy. Słuchajcie, to jest też ważne, żebyśmy wiedzieli. Wiecie, że tam jest powiedziane, nie, że które słucha. Biernie, pasywnie, tylko to, które usłyszy. Słyszycie różnicę między słuchaniem a słyszeniem? Tak, To są dwie różne rzeczy. Jak coś mówimy naszym dzieciom, nastolatkom, że coś mają zrobić, to one słuchają, czy słyszą? Słuchają, ale za chwilę mówią: Ja nic nie słyszałem. Tak, tak to działa? To już wiecie, to duchowo jest tak samo, słuchajcie. Naprawdę, możemy siedzieć w ławkach latami, możemy słuchać, a nie słyszeć. Duch mówi tak, że słyszysz i wiesz, że musisz coś z tym zrobić. Jak duch do ciebie przemawia, słuchajcie, to objawia ci, co, co ty masz zrobić z tym słowem, które usłyszałeś, które słuchałeś. To jest wtedy to, o co tutaj chodzi. I te listy też są pisane, zobaczcie, one się wszystkie zaczynają, ja takie spróbuję najbardziej dosłownie przetłumaczyć, a zwiastunowi kościoła Filadelfii napisz. Bo słowo angelos można przetłumaczyć jako zwiastun, tak? Ktoś, kto zwiastuje. Więc do pastora, nauczyciela Filadelfii napisz, do zwiastuna, do tego, kto głosi, napisz. Ale każdy list kończy się, kto ma ucho, niech słyszy. Czyli to nie jest tylko do lidera głoszącego w danym kościele, ale to jest do każdego, kto, słuchajcie, ma duchowe ucho. Słuchajcie, co muszę robić, żeby to duchowe ucho słyszało, jak myślicie? Co robicie, żeby wasze fizyczne uszy słyszały? No, jemy. Czyścimy je czasami, nie? Jak już tak zawoskowane, że już nic nie słyszymy, to je czyścimy. Może duchowo trzeba to samo zrobić. Słuchajcie, może warto duchowe ucho przeczyścić Boże. Jak, jak to się robi? To jest bardzo proste. Boże, chcę dzisiaj usłyszeć twój głos. Myślicie, że Ojciec nie odpowie na to? Widzicie, o co chodzi? Chodzi o nastawienie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale jak Jezus nauczał o tych czterech glebach, pamiętacie, że wyszedł siewca i sieje, tak? Z czterech gleb tylko jedna była gotowa na to, żeby nasionko wpadło i wydało owoc. Jedna z czterech. I jaka ta jedna była? To była ta, która była najbardziej zorana, zbronowana, można powiedzieć, głęboko przerobiona. I to samo jest z duchowym uchem. Twoje duchowe ucho nic nie słyszy, jeśli, jeśli twoje serce nie przygotujesz. Jeśli ono nie będzie zorane, zabronowane, nie będzie wyrównane do tego, by nasionko mogło paść i wydać owoc. To jest odpowiedzialność, słuchajcie, każdego z nas. Ja mogę tutaj, wiecie, wypruwać żyły i wykładać, wiecie, greka, hebrajski i tak dalej, tutaj wam obja próbować objawić różne rzeczy, ale to, to nasionko może paść na grunt skalisty i co zrobi? Nic nie wyda, tak? Wyda na chwilkę i, i, i nie przemieni życia. Tak samo i na drogę, tak samo i na. jaki tam jeszcze? Aha, międzyciernie, tak. Te wszystkie miejsca nie wydają owocu. Dlatego ważne jest, słuchajcie, żeby. To jest tak jak fajnie któryś psalmista mówi, że przygotowuje swoje nogi do tego, gdy idę do świątyni Bożej, przygotowuje swoje nogi, tak? Przygotowuje siebie, bo idę do świątyni, tak? My, dzisiaj, my jesteśmy dzisiaj świątyniami, każdy z Was jest świątynią, ale gdy Kościół się zgromadza, jeśli chodzi i przychodzimy, by słuchać Słowa Bożego, to też musimy poświęcić chwilę, żeby swoje serce przygotować. Bo inaczej? No co tu myślicie, że ja nie siedziałem na takich kazaniach? Pastor mówił płomienne kazania, a u mnie było tak. I ktoś mnie po godzinie po, na, po nabożeństwie pyta, o czym była. Ja. No, było o Bogu, o Jezusie, no? tak jak dzieci na, na szkółkę zawsze odpowiadają. Jezus, tak? Było słowo Jezus, na pewno było. No? Właśnie, ale grunt musimy mieć przygotowany to jest bardzo ważne. Słuchajcie, dzisiaj mamy do czynienia z kościołem zwycięskim, kościołem, który ma wiecie co charakterystycznego niewielką moc. Jak to? Przecież dzisiaj w modzie są kościoły mocy! Moc, moc, cuda, znaki muszą się dziać. To jest kościół, który się Bogu podoba. Ciekawe, bo w mojej Biblii jest odwrotnie. Kościół, który się podoba Jezusowi, tutaj w objawieniu Jana w trzecim rozdziale, charakteryzuje się jedną, jedną podstawową cechą, słuchajcie. Choć niewielką masz moc. Co to znaczy, że kościół ma niewielką moc? Jak myślicie? Może nie wygląda on z zewnątrz, piękny budynek, tak? Może nie ma za dużo ludzi, tak? Może nie ma za dużego wpływu w mieście, nie jest zbyt znany, może, tak? Bo co może oznaczać to, że niewielką masz moc? Ale wiecie, co jest niesamowite? Boże słowo mówi coś bardzo ważnego. Nie wiem, dlaczego ja od tego zacząłem, ja coś innego zacząłem, no, ale dobra, to już pociągnę ten temat. Chociaż niewielką masz moc. Słuchajcie, w Bożym Słowie znajdujemy zachętę do tego, żeby nie mieć za dużo mocy. I mówię o tym, powtórzę to jeszcze. W Bożym Słowie znajdziesz wersety, które będą zachęcały cię, żebyś się szczycił słabościami. Wiesz o tym? Nie mocą! Przyjdźcie do nas, bo w naszym kościele się znaki i cuda dzieją. Co na bożeństwo coś się dzieje. A to padamy sobie, głowy rozwalamy, co prawda, ale palania w duchu, szczekania. Coś się cały czas dzieje. To ale moc. Głupota, a nie moc. Zwiedzenie, demony mają niezły ubaw z takiego kościoła. Bo ja czytam, że ten kościół, który miał niewielką moc, dostał pochwały od Boga. Wiecie za co? Po pierwsze... Zachowałeś moje słowo. Wiecie, co jest najważniejsze dla Jezusa w kościele? W każdym kościele powinno być to najważniejsze: zachowywać słowo Jezusa. Nie zmieniać je, nie szukać nowych objawień, nie dodawać coś do słowa Bożego, którego kanon mamy zamknięty. Tylko co mamy robić? Zachowywać to. Nie zmieniać. Nie zmieniać tego słowa, bo ojciec Kościoła coś powiedział. Nie zmieniać tego słowa, bo jakiś synod gdzieś tam wiele wieków później coś uchwalił. Albo ktoś mądry coś tam wmówił ludziom, że jest tak. Nie. Słaby Kościół dostaje pochwały, bo zachowuje to słowo. Wraca zawsze do tego słowa. Coś, na czym polega chrześcijaństwo. Dzisiaj w XXI wieku powinno polegać, na powrocie do Bożego Słowa, do znajomości tego, co tu jest powiedziane, na słuchaniu, nie tylko słyszeniu, ale słuchaniu tego, co tutaj jest napisane. No, ale dzisiaj są przecież inne czasy. O, to było pisane tak dawno. Wiecie, co to jest. To, jest, to, jest, to są słowa ludzi, którzy nigdy nie przeczytali Biblii. Bo ja w mojej Biblii, słuchajcie, czytam, teraz właśnie w objawieniu, Jana studiujemy, że to słowo mówi o rzeczach, które jeszcze są przed nami, a nie za nami. Wiecie, że tam jest opis wielkiego ucisku? Wiecie, że tam jest opis tysiącletniego królestwa, jak będzie wyglądało? To wszystko jest jeszcze historia, która się wydarzy, wydarzy dopiero. To nie mów, że to jest przestarzałe. Że to jest nieadekwatne do naszego życia, bo jest adekwatne do naszego życia i definiuje takie rzeczy, które dzisiejsi naukowcy i świat nie potrafią zdefiniować. Więc nie podważaj tego słowa, bo ono jest cenne. Bo ono, tak naprawdę, słuchajcie, kto z nas byłby zrodzony na nowo, jeśli byście nie znali Słowa Bożego, powiedzcie mi? Wiecie, dlaczego szatan dba o to, żeby w kościołach nie było Słowa Bożego? Bo to słowo mówi, że tu jest życie. Jeśli usuniesz Słowo Boże z Kościoła, podważysz je, lekceważysz, nie wiem, będziesz mawiał ludziom, że to mitologia, to nie znajdziesz życia. To jest, słuchajcie, pamiętacie, jak Jezus opowiadał przypowieść o łazarzu i bogaczu. Słuchajcie, on, on tą opowieść mówi jeszcze w czasie Starego Testamentu. Można powiedzieć Starego Przymierza ale on pokazuje tam piękną rzecz, która do dzisiaj działa. Wiecie co? Bogaty człowiek, można by powiedzieć, cierpiący w piekle, modli się do Abrahama i mówi, Abrahamie, poślij kogoś, niech ktoś z martwych stanie i pójdzie do moich braci, to oni uwierzą. Wiecie co Abraham mu odpowiedział? To znaczy Jezus słowami Abrahama co odpowiedział? Powiedział tak, choćby ktoś powstał z martwych, a Słowu nie wierzą, nie uwierzą. Choćby cud zobaczyli, że ktoś stał z martwych, a Słowu nie wierzą, nie uwierzą. Widzicie, jak to jest ważne? Jak ważne jest wrócić do Słowa Bożego, bo tu jest życie wieczne. Ja nie znajduję innego, innego możliwości. Nie możesz być zbawiony poza Słowem Bożym. Jezus jest logos. I co dzisiaj, słuchajcie, wrócę teraz do, pierws, do siódmego wersetu, bo Jezus tutaj się przedstawia bardzo ważnymi atrybutami swoimi boskimi. Słuchajcie, to mówi po pierwsze święty. O czym to mówi? Co znaczy słowo święty? Co to znaczy, gdy Jezus mówi o sobie, że jest święty? Wiecie co, co to oznacza przede wszystkim? Że jest inny, Niż wszyscy inni bogowie. Ale dzisiaj w świecie usłyszymy, ale Bóg jest jeden. Pewny jesteś? Bogów są tysiące, ale ten jeden jest święty. Jest inny niż wszyscy inni. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Allah jest tym samym Bogiem, którego my czcimy, czyli taki sam jak Jezus, to sprawdź, jaki jest Allah. Bo Jezus jest święty, bo jest zupełnie inny od wszystkich bogów, którzy istnieli w pierwszym wieku, którzy istnieją dzisiaj. On jest inny. I chcę wam przeczytać fragment z Izajasza 20 40-25. Posłuchajcie, co tam jest powiedziane. Czy, czy nie mam racji, mówiąc, że święty to znaczy inny. Posłuchajcie tej definicji. Izajasza 40, 25. Chcę Wam powiedzieć, że tutaj wspomnę o takiej pewnej zasadzie, którą w naszym kościele nauczamy. Jeśli nie rozumiesz jakiegoś wersetu biblijnego, który masz przed swoimi oczami, to szukaj i interpretuj go w oparciu o co? Dokładnie, o inny werset biblijny, tak? Jeśli nie rozumiesz słowa święty, to znajdź w Biblii inny fragment, który definiuje słowo święty. I nie będziemy wymyślać, że święty znaczy coś innego, skoro mamy biblijne definicję. Izajasza 40 25 definiuje słowo świętość tak. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty. Słyszycie, któż może być taki, jak on? On jest jedyny, tak? Nikt nie jest do Niego podobny. Jeśli w Koranie, nie wiem, Allah jest podobny, jest taki sam jak Jezus, jeśli gdzieś tam jakiś Bóg, słuchajcie, jakieś inne imię Bóg ma, ale ma inne cechy, nie jest podobny do Jezusa, nie jest to Bóg, który oddał swojego Syna za nas, to to nie jest Bóg. To nie jest święty Bóg, bo święty znaczy inny. W czasach Jezusa, Jezus był innym Bogiem niż Zeus, niż Jowisz, niż Mars, niż, nie wiem, Artemida, tak? Był inny od nich, to znaczy święty. Oddzielony od wszystkich innych. Więc warto, możecie sobie ten, słuchajcie, zapiszcie sobie ten Izajasza 40, 25, przeczytajcie wersety przed i po. Jest opis, tak naprawdę, jest rozwinięcie tego, co to znaczy, że, że Bóg jest święty. I słuchajcie, tu ciekawostka dla świadków Jehowy. Jezus mówi o sobie, że jest święty, a w Izajasza jest powiedziane, że Bóg jest święty. Nie ma obozkości Jezusa, nic w Biblii nie ma, że Jezus jest Bogiem. Ciekawe. Jest mnóstwo wersetów, które mówią o tym, że Jezus jest Bogiem, ale trzeba mieć ucho, które usłyszy. Trzeba mieć Ducha Świętego, żeby ci to objawił, bo On jest autorem tej księgi. Jeśli duch ci coś mówi spoza tej księgi, to jest to duch zwodnicza, nie święty, pamiętaj o tym. Bo to cała ta księga została napisana przez 40 ludzi. Natchnionych duchem świętym. Rozumiesz, co to jest natchnienie? Wiesz, co to jest? Drugi Piotra, zobaczcie. Drugi Piotra 1,21. Możecie mi nie wierzyć, ja, może ja wymyślam coś. Ale drugi Piotra mówi tak. 1,21. Ale bowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej. Lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni duchem świętym. Widzicie to? Ile jest autorów Pisma Świętego? Ludzkich: 40, a Bożych? Jeden. Duch święty natchnął ich, że zapisali to, co zapisali. Czasami pisali rzeczy, których nie mieli pojęcia, co piszą. Bo wątpię, że Jan wie, rozumiał, co pisze, gdy pisze na przykład, że dwóch proroków w Jerozolimie będzie głosiło na oczach całego świata. To była dla niego przenośnia, a dla nas dzisiaj przekaz satelitarny i rzeczywiście dwóch ludzi w Jerozolimie może w jednej sekundzie głosić, że cały świat ich ogląda, nie jest tak? Widzicie to? Tak? Boże słowo jest pełne takich tajemnic, pełne takich cudownych rzeczy, które Bóg objawił dużo wcześniej, zanim cokolwiek się stało. Więc pamiętajcie, nie, nie możemy lekceważyć tego słowa. To mówi święty. Druga cecha słuchajcie, Jezusa, którą tutaj zaczyna ten list, my mamy przetłumaczony prawdziwy, ale tu chodzi o prawdziwość, słuchajcie, tu nie chodzi o fałsz i prawda, tylko to greckie słowo, które tu jest użyte, on mówi o tym, że Jezus jest rzeczywisty. Wiecie, już widzicie, o jaką pra, prawdziwość tu chodzi? Że on jest, że to nie jest, wiecie, mitologia, wymysł, wymysł religijny, ludzie sobie go stworzyli, tak, jako Boga i go czczą. Nie, on jest rzeczywisty. On potwierdził, słuchajcie, to co wczoraj chyba na, na, na męskim żeśmy rozmawiali z Robertem i, i tam z chłopakami. Zobaczcie, na czym ta rzeczywistość polega, że nasza wiara jest logiczna. To, że Bóg stworzył, jest logiczne. Coś, co dzisiaj świat mówi, świat mówi nie, no, jak wierzysz w Boga, jesteś nienaukowy. Tak? I wszelka dyskusja jest zamknięta. Możesz mieć dowody, bo mamy. Możemy pokazać te dowody, tak, że był potop, tak jak Biblia mówi i tak dalej. Są dowody. Ale nie, tylko, tylko powiedz Bóg, Biblia, jesteś nienaukowy. Ale nie wiem, czy wiesz, że to jest, to jest taka ciekawostka, kiedy kiedyś do mnie dotarła. Wiecie, że jest grupa naukowców, którzy bardzo lubią, którzy lubią wręcz opierać się na Biblii. Wiecie, kto to jest? Niech tylko ci naukowcy wykopią coś gdzieś na Bliskim Wschodzie. Ciekawe, gdzie szukają odpowiedzi, co to jest. Nie? Archeolodzy. Słuchajcie, ciekawe, że archeolodzy cokolwiek wykopią na terenie Egiptu czy, czy Bliskiego Wschodu, to od razu lecą do Biblii, co to jest, co oni wykopali, co to może być za miejscowość, dlaczego. Bo to jest księga historyczna. Tu są miasta opisane, które naprawdę istniały i niektóre do dzisiaj istnieją. Pisze o osobach, które nawet z historii powszechnej wiemy, że istniały, żyły. tak? To jest księga historyczna. Zgodna z historycznie. Więc arche... ciekawe, że jedni naukowcy, czyli archeolodzy, potrafią się oprzeć na Biblii, a inni tylko wspomnisz o Biblii. Jesteś oh, Jesteś nienaukowy. Hmm? Ewolucja jest bardzo naukowa. Spróbuj coś tylko krytycznego na jej temat powiedzieć. To jest, to jest bardzo naukowe, no naprawdę podejście. I słuchajcie, święty, prawdziwy, rzeczywisty. Słuchajcie, to, że czegoś nie widzimy, nie znaczy, że tego nie ma, tak? Jezusa widzimy. Każdy, kto patrzy na stworzenie i jest, można powiedzieć, i logicznie myśli, musi dojść do wniosku, że jest ktoś, kto to wszystko stworzył. To jest rzeczywistość. To nie jest wymysł. I dalej. Ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. O, ciekawostka. Słuchajcie, w objawieniu Jana, czyli w około 90 roku pierwszej ery, okazuje się, że klucze, które Jezus kiedyś dał Piotrowi, nie są w rękach jego następcy bo nawet nie wiemy, kto był następcą tego, słuchajcie, niesamowitego papieża Piotra. Nie? On nie wiedział nawet o tym, że jest papieżem, na pewno nie wiedział. Co więcej, jest powiedziane, że nie przekazał tych kluczy nikomu innemu, bo w objawieniu Jana w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie mamy powiedziane, że klucze, które otwierają i nikt nie zamknie i zamykają, i nikt nie otworzy, ma kto? Kto ma pod koniec I wieku te klucze? Jezus ma te klucze. Oj, to zapomniał przekazać kolejnemu papieżowi chyba biedny, no? Zapomniał. Nie? Co ci ludzie po prostu, zobaczcie, co ludzie mogą tworzyć, nie? Jakie, jakie dziwactwa potrafią ludzie stworzyć? Niby, wiecie, zaczynając od Biblii. Bo Piotr przecież jest skałą. Bo Piotr dostał klucze. No dobrze, nawet jak te klucze dostał, to w 90 roku te klucze są już w rękach Jezusa, a nie następnego papieża. Tak? Więc myślmy, Biblia jest bardzo logiczna. A chcę Wam dzisiaj pokazać, co Boże Słowo mówi na temat, co to za klucz jest, słuchajcie. Naprawdę, znowu, żeby zrozumieć, czym, czym jest klucz Dawida, gdzie muszę szukać? Jak myślicie? Co to jest klucz Dawida? Gdzie będę szukał? W Biblii! Wiecie, że klucz Dawida występuje w Starym Testamencie? Dokładnie te same słowa, ten sam klucz. Słuchajcie, gdzie to szukać? Znowu w Izajasz. Wracamy z powrotem. No, dzisiaj Izajasz, dzisiaj zabłyśnie swoimi prostwami. Słuchajcie, Izajasza 22, czytamy o kluczu Dawida. Posłuchajcie tego. Tu jest bardzo ważne. To jest proroctwo, tak naprawdę o Eliakimie, który miał być tam namiestnikiem w, w Królestwie Izraelskim, ale to jest też proroctwo o Mesjaszu. Skąd o tym wiem? Bo to jest klucz Dawida. I w pierwszym wieku ma go, da, ma go Jezus, jako potomek Dawida. tak? I teraz słuchajcie tego: Położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. Kto z was mając klucze nosi je na ramieniu? Nosiliście kiedyś klucze na ramieniu? Nie. To o jakim kluczu tu jest mowa? Pomyślcie. Mago Jezus w tym proroctwie ktoś z domu Dawida ma ten klucz na swoim ramieniu. Już widzicie pewien obraz. Tak, podpowiem wam, patrzcie teraz, tak. Jest taki klucz, nawet wygląda trochę jak klucz, który był niesiony na ramieniu kogoś, potomka Dawida. Mesjasz się nazywał, Jezus Chrystus. I on tym kluczem otworzył drzwi. Otworzył drzwi czego? Ewangelii. I otworzył te drzwi nie tylko dla narodu izraelskiego, ale otworzył je dla wszystkich ludzi. Dla pogan. Dla Rzymian, dla Żydów, dla nas dzisiaj. Jezus Chrystus otworzył. Dzięki swojej ofierze na krzyżu Golgoty. Otworzył drzwi nieba dla każdego, których nikt nie może zamknąć. My tu mamy napisane, że gdzieś tutaj jest takie stwierdzenie, że, że gdy zamknie, to nikt nie może otworzyć. Czekajcie, gdzie to było. A, no w, w pierwszym. Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Mamy. Ale w oryginale jest dopuszczalne, wiecie, jakie tłumaczenie, i myślę, że to powinno być bardziej poprawne. Gdyby zamknął, nikt nie otworzy. No bo słuchajcie, czy Jezus w pierwszym wieku otworzył drzwi i je później zamknął i co i ludzie nie, nie byli w jakimś. W jakimś wiecie, wieku nie byli zbawiani w ten sam sposób, jak my dzisiaj? No nie, Jezus otworzył te drzwi, ale będzie taki moment, że Jezus co zrobi? Zamknie te drzwi. Dla ludzi w wielkim ucisku, tych, którzy przyjmą z nami bestii, te drzwi będą zamknięte. Nie będą mieli możliwości wejść do nieba, bo przyjmą z nami antychrysta, przyjmą z nami bestii, który sprawi, że już za życia będą potępieni. Wtedy te drzwi będą zamknięte. Ale czy dzisiaj są już zamknięte? Nie. Bo ten, który je otworzył, który je otworzył swoją śmiercią na krzyżu Golgoty, trzyma je otwarte, bo chce, aby każdy człowiek był zbawiony. Słuchajcie, Bóg, Jezus, chce, aby każdy człowiek był zbawiony. Nie ten, którego Bóg przeznaczył, wybrał, i wiecie, i nie ma, nie ma nic do, do gadania. Tylko Bóg chce, to jest, słuchajcie, w mojej Biblii napisane, Bóg chce, aby każdy człowiek mógł uwierzyć. Ale czy podejmuje za nich decyzję? Nie. I to, słuchajcie, to widać nawet w Starym Testamencie. Kiedyś Izrael dostał coś takiego, Jozue pisze ostatnie słowa do, 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 do Izraela i pisze tak. Dzisiaj kładę przed Wami to. Dzisiaj kładę przed Wami życie i śmierć. Wybierzcie życie. O czym to mi mówi? Od czego zależy moje zbawienie dzisiaj? Jezus otworzył. Słuchajcie, brama do nieba jest szeroko otwarta dla każdego. Dla każdego, kto chce. Zechciej uwierzyć. Zechciej zrobić coś z tym Jezusem. Zechciej skorzystać z ofiary Jezusa Chrystusa. Uczyń go swoim Panem i zbawicielem, a będziesz miał życie, bo drzwi są szeroko otwarte. Ten otwiera, a nikt nie zamknie. To mówi też słuchajcie o ekskluzywności Ewangelii łaski. Nie ma innej drogi zbawienia. To nie przez poznanie czegoś, nie przez wiedzę, tak jak świadkowie Jehowy, nie przez, nie wiem, wykucie wersetów biblijnych na pamięć, tak. Nie przez jakieś specjalne objawienie, ale zbawienie jest z łaski przez wiarę. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie ma tu nic wspólnego z uczynkami naszymi, tylko prosta dziecięca wiara. Jezus umarł za mnie, wierzę w to i wierzę, że zmartwychwstał i może mieszkać we mnie. To jest to. To jest ewangelia łaski ona się nie zmieniła od pierwszego wieku i w XXI wieku obowiązuje tak samo. Nie będziesz zbawiony w inny sposób. Ale jestem taki dobry, a i chodzę do kościoła od urodzenia. I co z tego? Faryzeusze też od urodzenia chodzili do synagogi. A Jezus powiedział jesteście plemię żmijowe groby powielane. Widzicie jakąś różnicę? Bo zbawieni jesteśmy przez Boga. A nie przez nasze zasługi. Zbawieni jesteśmy przez Jezusa, przez tego, który jest święty, rzeczywisty i ten, który ma klucz Dawida, który otworzył. Zechciej wejść. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Są to otwarte drzwi czego? Po pierwsze, Możliwości. Słuchajcie, coś do czego nas ten list zachęca. Mamy niewielką moc, ale to, co masz, używaj do czego? By zdobywać innych ludzi, by opowiedzieć im tą cudowną Ewangelię łaski, przez którą jedynie jesteśmy zbawiani. To, jest, to są drzwi możliwości. Jezus mówi tutaj, że oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Zawsze mamy możliwość, by głosić Ewangelię, słuchajcie. Zawsze Bóg da nam. To, to jest coś takiego, zobaczcie, jak ten świat w czasie pandemii zamknął nas w domach, nie? Czy to zamknęło drogę, by Słowo Boże rozchodziło się na cały świat? Nie, dlaczego? Bo Bóg przez Ducha Świętego podsunął nam pomysł, co w tej sytuacji możemy robić. Słuchajcie, to dzięki pandemii, tak w cudzysłowie, dzięki pandemii. Rozwinęliśmy się na tyle, że są ludzie, którzy nas dzisiaj w internecie oglądają. Coś, czego wcześniej nie mieliśmy, ale pandemia w pewien sposób zmusiła nas do tego, żebyśmy się rozwijali i docierali do większej ilości osób dzięki temu. Widzicie to? Widzicie na czym Bogu zależy? Aby Ewangelia była głoszona. Więc po pierwsze, ten słaby, mały kościół ma drzwi szeroko otwarte. Drzwi możliwości do głoszenia. I 1 Koryntian 16, rozdział 9, werset właśnie o tym mówi. Paweł mówi: módlcie się o mnie, abym zastał. Nie, jestem w Efezie i zastałem tam drzwi do głoszenia, szeroko otwarte, dlatego zostanę tam dłużej. Widzicie to? Tak? Otworzyły się możliwości. Więc ja wchodzę w te możliwości, wykorzystuję te możliwości. Dlatego zachęcam każdego z Was. Każdy narodzony na nowo człowiek ma dary duchowe, wiesz o tym? A dary służą czemu? Znaczy czemu powinny służyć? Aby nimi usługiwać innym, tak? Usługując innym, tak naprawdę sprawiamy, że drzwi są otwarte i ludzie wchodzą przez te drzwi. Nie jesteś odpowiedzialny, żeby robić coś co inny ma dary. Jesteś odpowiedzialny za używanie tego daru, który masz. Jeśli będziesz używał ten jeden Dar, który tobie się wydaje malutki, to wiecie co? Jak działa Boża Ekonomia? Jeśli jestem wierny w małym, to co się dzieje? Bóg daje większe rzeczy. Jeśli mam, wydaje mi się, mały dar, ale używam go wiernie, to myślisz, że Bóg ci nie da więcej darów? To nie znasz Bożej Ekonomii, bo Bóg tak działa. Sprawdza nasze, te, nasze serca, czy będziemy wierni w małym. Jeśli będziesz wierny w małym, Bóg znajdzie Ci większe zadania do zrobienia i powoła Cię w odpowiednim momencie do tego. Więc jedna rzecz to jest, są właśnie te możliwości do w Efezie. A druga rzecz, którą ma, słuchajcie, dostaje Kościół Filadelfii, bo choć niewielką masz moc, jednak. I tam jest dalej, zachowałeś moje słowo. Słuchajcie, co jest ważne z tą niewielką mocą? Po pierwsze, to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Ta niewielka moc mówi o tym, że o wierności w małym. Będąc w małym, Bóg daje więcej. Ale ta niewielka moc mówi też o czymś, o czym mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. I to sobie też przeczytajcie, jak będziecie mieli czas. Drugi list do Koryntian 12:9. Tam Paweł usłyszał: Masz dosyć, gdy masz łaskę. I Paweł mówi: Będę się szczycił w moich słabościach, w moich niemocach. W moich niemożliwościach, bo wtedy co działa? Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Im mniej mnie, i mniej mojej fizycznej siły, tym więcej Boga. Wiecie, kiedy ja widziałem największe Boże Cuda w moim życiu. Kiedy ja byłem pod ścianą. Przywiązany do tej ściany, i nie mogłem się ruszyć. W takim byłem stanie. Nie potrafiłem nic zrobić. Nie mogłem nic zrobić. Jedyne co mogłem robić, Boże, ufam Tobie. Wiem, że mnie nadal kochasz. Wiecie, co Jezus zrobił? Cud. Jego moc się objawiła. Odkupił wszystko. Zrobił wszystko. Ja nie mogłem nic, On zrobił wszystko. To, co zjadła szarańcza, co się stało? Znacie to proroctwo? To, co zjadła szarańcza, skiełkowało i wyrosło na nowo. Wiesz o tym? Bóg ma taką moc. Nie myśl, że gdy jesteś pod murem, że to koniec, że ty już nic nie możesz zrobić, bo masz kogoś, kto może dużo więcej zrobić, tylko czasami my mu przeszkadzamy. W naszych słabościach objawia się Boża moc i Paweł tym się szczycił jedynie w swoim życiu. Zachowałeś moje słowo, tośmy już mówili. I słuchajcie, taka czwarta rzecz, którą ten Kościół Filadelfii robi: nie zaparłeś się mojego imienia. To zaparcie się imienia Jezusa Chrystusa dla mnie najbardziej kojarzy się z, z obroną boskości Jezusa. Naprawdę jest mnóstwo wersetów, które mówią o tym, że Jezus jest Bogiem, a i tak znajdziecie ludzi, którzy będą udowadniać, że Jezus nie jest Bogiem. Ludzie, którzy najczęściej nie rozumieją tego, że ten, który był Słowem, był Bogiem od zawsze, stał się człowiekiem. Ludzie nie potrafią, co Jezus musiał jako Bóg zrobić, żeby stać się człowiekiem. Nie rozumieją tego, co pisze chociażby w liście do Filipian Paweł, gdy mówi, że o pokorze Jezusa i mówi tak, że ten, który był równy Bogu, tak, który był Bogiem, no bo co znaczy być równym Bogu, przepraszam bardzo. Rozumiecie określenie równy Bogu? To jaki jestem, albo kim jestem, będąc równy Bogu? No Bogiem, tak? I ten, który był Bogiem, jest powiedziane, tam jest takie greckie słowo, które mało kto rozumie, opróżnił samego siebie. Wiecie, co to znaczy? Odłożył swoje boskie atrybuty, które pozwoliły mu stać się człowiekiem. Jakich atrybutów musiał się pozbyć, jak myślicie, żeby stać się człowiekiem? No, spójrzcie na jeden chociażby taki atrybut. Bóg jest wszechobecny, tak? A Jezus, żeby się stać człowiekiem, to mógł przyjść jako wszechobecny? Nie, musiał ograniczyć swoją wszechobecność do tego, by być w ciele ludzkim. Tak? I wiele więcej z tej atrybutów musiał ograniczyć, żeby stać się człowiekiem, ale On to zrobił dla naszego zbawienia, żeby Ciebie i mnie ratować. Odłożył tak, te rzeczy. I tu, to wyjaśnia wtedy wszystkie wersety, które mówią, że na przykład Jezus będą człowiekiem czegoś nie wiedział, bo odłożył swoją wszechwiedzę, tak? A były znowu momenty, kiedy Jezus wiedział, znał myśli ludzi na przykład, tak? Ale nie znał dnia i godziny, którego, której yy, przyjdzie, tak? Kiedy przyjdzie po swój kościół. Tak powiedział czy nie? To nie wyklucza jego boskość. To tylko mówi o tym, że będąc człowiekiem, był człowiekiem. W stu procentach był człowiekiem. Odczuwał i, i żył tym samym, czym Ty i ja żyjesz. I dzisiaj może nam współczuć dzięki temu, bo wie, przez co przechodziliśmy, Doświadczył tego. I dalej. No, tu jest taki wersy, który chyba go dzisiaj nie rozwinę za bardzo. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Słuchajcie, taką jedną krótką naukę. Nie będę się dzisiaj rozwlekał nad tym, kto to jest ta synagoga szatana. Żydzi. I tak dalej. Ja bym to dzisiaj nawet tak przetłumaczył, słuchajcie, że ci z kościoła szatana, którzy podają się za chrześcijan, a nimi nie są. Tak? Bo najczęściej niestety w historii kościoła widzimy, że tymi, którzy prześladowali ludzi biblijnie wierzących, to był kto? Kościół powszechny, tak? Kto palił na stosach, tak? Kto, kto prześladował bożych mężów. Ci, którzy podawali się za chrześcijan, byli synagogą Bożą czy synagogą szatana, jakby się to nazwali, tak? No Ewidentnie wykonywali dzieła diabła, no nie mogę tego inaczej nazwać, tak? Inkwizycja, jakieś takie różne dziwne, dziwne twory, to nie było chrześcijaństwo biblijne, tak? Jezus nikogo by nie spalił za to, że wierzy w głupoty, tak? Więc co? No my wiemy, że nie w ale dla nich było, że to głupoty, więc trzeba kogoś spalić, bo, bo, bo nie głosi tak, jak my chcemy, nie? Jezus by tego nie zrobił. Jezus przemawiał do serc ludzi, a nie siłą kogokolwiek nawracał. Więc to nie ma nic wspólnego z Chrystusem. I to, co mówiłem ostatnio, pamiętajcie, chrześcijanie w naszym kraju to większość chrześcijan, to są od chrztu, a nie od Chrystusa, więc to też nie są chrześcijanie. To jest fałszywa, fałszywe chrześcijaństwo. To jest to właśnie... Z, Kościół szatana, bo szatan jest oszustem, tak? Słowo szatan, diabolo, znaczy oszczerca, to jest ktoś, kto podrabia, robi wszystko pseudo. Tak? Jest chrześcijaństwo, jest pseudo -chrześcijaństwo, jest wytwór szatana. Była synagoga, była pseudo synagoga, wytwór szatana, tak? I szatan to robił wcześniej i robi to dzisiaj, robi pseudo. Pod imieniem Chrystusa, zobaczcie, ile zła na tym świecie było robione. Nie? Bóg z nami na pasach. Nie? Tutaj krzyże jakieś, takie swastyki i tak dalej. No co to było, tak? A krzyżowcy z czarnymi krzyżami to reprezentanci kogo niby byli, tak? Mówili, że Chrystusa. A byli posłońcami szatana. To jest synagoga szatana, tak? I co jest ciekawe tutaj, to to, że ten mały kościół, ten który ma niewielką moc, on nie ma walczyć z tą synagogą. Wiecie, kto walczy z tą synagogą? I kto sprawi, że ci ludzie klękną kiedyś przed kościołem, tym wiernym Jezusowi? Kto? Oto sprawię, mówi Jezus. Widzicie to? Oto sprawię, że ci z tych kościołów nominalnych, którzy dzisiaj pogardzają wami, Przyjdą kiedyś i klękną przed wami. Nie wiem, może w Filadelfii to się zdarzyło. Nie wiem, kiedy prze... nam się to może zdarzyć, że ludzie z kościołów nominalnych będą nam oddawać pokłony. Może tak być, słuchajcie, Jezus tak pisze, więc może tak być w przyszłości, że tak będzie. Że ludzie niewierzący, że ludzie, którzy uda... wydaje im się, że są wierzący, a są pseudo-chrześcijanami, tak? oddadzą pokłon Chrystusowi. A my będziemy stali za Chrystusem, tak? W momencie sądu. Może być takie wydarzenie. Wiecie, ja się nie cieszę na to wydarzenie, że ktoś mi tam odda pokłon. Nie mam takiego myślenia, Jezus też takiego nie miał myślenia. Bo Jezus chce, aby co? Aby każdy człowiek był zbawiony. Mamy otwarte drzwi Ewangelii, głosimy. Czas łaski jeszcze dzisiaj trwa. Głosimy. Dziesiąty werset mówi tak. Ponieważ zachowałeś, my mamy, ponieważ zachowałeś nakaz mój, tam nie ma słowa nakaz w ogóle. Tam jest ponieważ ustrzegłeś słowo wytrwałości mej, mówi Jezus. Przeto i ja, no i tutaj tragedią Biblii brytyjskiej jest jedno, jedno słowo, jedna literka tak naprawdę. I to robi spustoszenia w wielu ewangelicznych kościołach w Polsce do dzisiaj. Jedno mała literia, która została błędnie przetłumaczona w Biblii brytyjskiej. Bo tu jest powiedziane takie bardzo ważne słowo za to, że zachowałeś moje słowo, i ja zachowam cię w oryginale, w Biblii tysiąclecia. We wszystkich Bibli Biblia przeczytacie od próby, która przyjdzie na świat. Jedynie Brytyjka tłumaczy w. I co teraz? I teraz wiele kościołów, w tym Kościół ZielonoŚwiątkowy, głosi, że kościół będzie pochwycony, ale w wielkim ucisku. Widzicie to? Tylko, że słowa w nie ma w oryginale, jest słowo od. To jest jedna literka w grece, n a ek. Ale ona wnosi wielką różnicę. Kościół wierny Jezusowi. Ma obietnicę, że będzie zachowany od wielkiego ucisku, a nie w wielkim ucisku. Widzicie różnicę? Słuchajcie, Biblia Tysiąclecia. Katolicka Biblia lepiej to tłumaczy. Tu jest wyraźnie przetłumaczone od, bo tak jest w oryginale. Nie wiem, kto i dlaczego. Zrobił takie spustoszenie, i dzisiaj naprawdę wielkością ja byłem zdziwiony, jak można tak wierzyć. Nie? Jak kościół ma być w wielkim ucisku, kiedy wielki ucisk jest w Biblii nazwany karą za nieprzyjęcie Jezusa? To jak kościół ma cierpieć z tego powodu, tak? Za to, że nie umiłowali prawdy. Dlatego wie jest wielki ucisk. A ja przecież miłuję Jezusa, tak? Dlaczego ja mam być w wielkim ucisku? Skoro tutaj w objawieniu Jana jest napisane: od godziny próby, która przyjdzie na cały świat. I tutaj taka ciekawostka. Wiecie, jak brzmi słowo cały świat? Tutaj? Próba przyjdzie na cały świat. Wiecie, jakie? to jest jedno słowo po grecku. Cały świat. To jest słowo oikoumenes, od którego dzisiaj, wiecie, jakie słowo jest dzisiaj bardzo popularne? Od którego jest, jest wyprowadzone? Ekumenia. Słyszeliście takie słowo? O, ekumenia. Przecież to takie fajne słowo. Ale ja słuchajcie, miałem na studiach historię Ekumenii i właśnie oni wywodzą to słowo Ekumenia od słowo oikoumene, które oznacza cały, cały zamieszkały świat. I próba przyjdzie na tych, którzy żyją w Ekumenii. Ci, którzy żyją na tym świecie, a nie są z Jezusem Chrystusem. Nie żyją, nie mają Jezusa Chrystusa w sobie. Nie są z Królestwa Bożego. Więc ta próba przyjdzie, ale nie na Kościół. Albo przyjdzie na Kościół, ale ten z nazwy. Słuchajcie, kościoły nominalne dalej będą działać po pochwyceniu. Wiecie o tym? Całkiem prężnie. Dalej będą pełne kościoły. Nie wyobrażajcie sobie, że będzie inaczej. Bo Jezus przyjdzie po swoich, po tych, którzy Jezusa mają gdzie. Tu świadectwo Chrztu, tak? Tu, tu, tu go mamy? Nie. Boże Słowo mówi, że Jezus ma być tu, w twoim sercu, jako Pan i Zbawiciel. Po tych Jezus przyjdzie. I ten niewielki kościół Filadelfii pewnie w całości prawie, że zginą, znikną, zniknie w czasie pochwycenia. Ale kościoły nominale nadal będą działać. Ludzie nadal będą przychodzić i modlić. Tylko nie do świętego Jezusa, rzeczywistego Jezusa, który ma klucz Dawida, nie do Niego. Zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, na całą ekumenię, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. Wielki ucisk będzie próbą, doświadczeniem. Pamiętajcie, że w wielkim ucisku Kościoła nie będzie, ale ludzie będą dalej zbawiani. Bo ci, którzy dzisiaj, może, można powiedzieć tak brzydko, powiem, olewają Ewangelię łaski, Wielu z nich będą słyszeć, będą słyszeć Ewangelię o Królestwie Bożym w, w tysiącletnim królestwie i wtedy się upamiętają, ale będzie cena. W wielkim ucisku, jak ja powiedziałem? A, w wielkim ucisku. W wielkim ucisku będzie głoszona inna Ewangelia. Ewangelia będzie mówiła tak: uwierz w Jezusa Chrystusa i będzie za to ścięty. Taka będzie zapłata. Albo przyjmie z nami ebesję, albo będziesz ścinany. Jeśli nie oprzesz się temu, bo wierzysz Jezusowi, będziesz umierał. Tak będzie z wiarą w wielkim ucisku. I słuchajcie, jak dojdziemy dalej, w objawieniu Jana jest powiedziane, że Jan widzi niezliczony tłum ludzi, którzy przyszli z wielkiego ucisku. Ci, którzy zostali ścięci za wiarę. I będą przed tronem Bożym. Słuchajcie, będą z nami tam w niebie. Więc to nie jest koniec. To jest sąd, ale to nie jest sąd nad Kościołem, to jest sąd nad Ekumenią, czyli nad mieszkańcami Ziemi, którzy nie przyjęli prawdy, nie uwierzyli w Ewangelię łaski, nie uwierzyli Jezusa, w Jezusa dzisiaj. Ale jest jeszcze dla nich nadzieja w wielkim ucisku. Będzie trudniej, ale ludzie dalej będą zbawieni, bo Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony, aby podjął właściwą decyzję. I niektórzy widocznie potrzebują bata nad głową żeby przyjść do Jezusa, bo dzisiaj jak to jest dar i to jest z łaski, to a, to jest za proste, ja tego nie chcę. No to wtedy będzie bardziej skomplikowane. Może obyś wtedy zechciał, bo to uratuje twoje życie wieczne. Przyjdę rychło. Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął kolony twojej. To jest słuchajcie, to przyjdę rychło, ma być dla nas jednocześnie ostrzeżeniem i pociechą. Coś, co pierwszy Kościół przez całe, przez całe lata miał w swojej głowie, że Jezus może za chwilę przyjść, mam być gotowy. Mamy XXI wiek. Jaka powinna być Twoja postawa? Przyjdę rychło. Myślisz, że to nie jest dla nas dzisiaj? Przyjdę za. już jestem prawie. To ma być dla Ciebie ostrzeżenie, ale też dla człowieka narodzonego na nowo, to ma być pociecha. Wiesz o tym? Wiecie, za chwilę może być, nie wiem, może być wojna, może być coś, znowu kolejne, kolejne rzeczy będą się działy, złe rzeczy się będą działy. To słowo, przyjdę rychło, powinno być dla nas pociechą. Bo ta doczesna rzeczywistość za chwilę się skończy. Przejdziesz do rzeczywistości, jaką jest Jezus Chrystus, do wieczności. To jest też rzeczywistość. Zwycięzcę uczynią filarem w świątyni Boga Mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga Mojego i nazwę miasta Boga Mojego, Nowego Jeruzalem, które występuje z nieba od Boga Mojego. Słuchajcie, nie będę już tego rozwijał, bo, bo byście musieli tu jeszcze długo siedzieć, ale powiem tak. W mieście Filadelfia w pierwszym wieku bardzo często były trzęsienia ziemi. Tak często. Że część ludzi się w ogóle wyniosło z Filadelfii. Natomiast wtedy, gdy ten list był pisany, bardzo często się zdarzało, że ludzie, którzy decydowali się na mieszkanie w Filadelfii, przy każdym wstrząsie co robili. Co się robi, jak zaczyna się trzęść ziemia? A jesteś w budynku. Tak? Uciekasz na otwartą przestrzeń. Tutaj ciekawe jest, że akurat ten wierzący w Filadelfii dostają tak, zwycięzcę uczynił filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Wiecie, o czym to mówi? Że będąc w Jezusie jesteś bezpieczny. Nie będzie części ziemi, nie będziesz musiał uciekać na zewnątrz, tak? Bo jesteś bezpieczny, wiecznie bezpieczny w Jezusie Chrystusie. Będziesz miał wypisane imię Boga i nazwę miasta nowego. Będziesz obywatelem, jesteś obywatelem nowego Jeruzalem. I nie wiem, czy wiecie, sprawdziłem to, nie wiem, czy wiecie, ale mamy w Biblii, w Starym Testamencie nazwę Nowego Jeruzalem. Wiecie, jak Nowy Jeruzalem się będzie nazywało? Słyszeliście w ogóle o czymś takim? Bo my tu tak czytamy i to tak brzmi: Nowy Jeruzalem, które sobie, że będzie nazwą miasta mojego. I słuchajcie, w księdze Ezechiela, to jest ciekawe: 48, 40, 35 to są ostatnie, ostatni werset księgi Ezechiela, mówi o tym, jak będzie się narodził, nazywała Nowa Jerozolima. Wiecie, jak? Pan tam mieszka. Nie wiem, jak to będzie brzmiało po hebrajsku, ale nazwa nowego miasta, w którym każdy człowiek wierzący zamieszka na wieki, brzmi: Pan tam mieszka. Piękne nazwa, nie? Kto ma ucho, niechaj słyszy, usłyszy, co duch mówi do zborów. Podsumujemy, słuchajcie. Cztery, takie podsumowanie, które chcę, żebyście zapamiętali. Cztery cechy Bożego zgromadzenia, Cztery cechy zgromadzenia, które Jezus chwali. Jakie są jego cechy? Drzwi możliwości szeroko otwarte. Tak? Jestem gotowy, by zwiastować dobrą nowinę. Szukam sposobów. Dalej. Boża moc działająca w ludzkich słabościach. Niewielką mamy moc, ale Boża moc działa. Tak? To jest druga cecha. Trzecia oddanie się słowu Bożemu. Coś co pastor Steven zawsze powtarzał nam w szkole biblijnej. Najwyższą formą uwielbienia Boga jest co? Trzygodzinne uwielbienie, tak? I mantrujemy aleluja, 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 aleluja. Tak. To jest uwielbienie Boga? Może być, ale Najwyższą formą uwielbienia Boga jest czytanie Słowa Bożego, rozważanie Słowa Bożego i wprowadzanie go w życie. Chcesz oddać Bogu chwałę? Poznawaj Boże słowo i bądź mu posłuszny. Wtedy prawdziwie uwielbisz Boga. Więc oddawanie się Słowu Bożemu, to jest cecha Bożego zgromadzenia, i całkowita doktrynalna uczciwość, prawość. To znaczy. Że podchodzimy uczciwie do Pisma Świętego. Co to znaczy podejść uczciwie do Słowa Bożego? Stosujemy zasady interpretacji, dosłownej interpretacji. Nie alegorycznej, jak robią to kościoły nominalne, tylko dosłownej. Tak jak apostoł Paweł rozumiał to pismo, jak Jezus interpretował to pismo, tak my dzisiaj mamy podchodzić do tego pisma. Jeśli Boże słowo mówi, że Bóg stworzył sześć dni, to jak ja powinienem to traktować, tak? To mitologia, bo dzisiejsi naukowcy twierdzą, że jest inaczej. Ale dzisiejsi naukowcy nic nie udowodnili, nic nie wiedzą, jeśli chodzi o stworzenie świata. Jedyne, co naukowcy robią, to mydlą nam oczy za górami, za lasami dawno, dawno temu coś tam się stało. O, to jest dzisiejsza nauka. Wolę, wolę trzymać się tego, bo jeszcze nigdy się nie zawiodłem na Słowie Bożym. Więc pamiętajmy, uczciwość doktrynalna w podejściu nie wpisuje w Boże słowo, co ja chcę wierzyć, co mi tam ktoś gdzieś powiedział, co ja sobie wymyśliłem, tylko poznaje, co Bóg tutaj napisał i chce to, chce to stosować w moim życiu. To jest uczciwe podejście do pisma świętego, tak? Co Bóg tutaj mówi, a nie co ja chcę, żeby Bóg tutaj mówił. Zmieńmy podejście. Drzwi możliwości otwarte Boża moc działająca w słabościach, oddanie się, zobowiązanie się wobec słowa Bożego i całkowita i taka uczciwość w podejściu do Bożego słowa. To jest to, na co Jezus zwraca uwagę i co będzie nagradzane w wieczności. Wiesz o tym, to jedynie się Bogu podoba. Pomódmy się. Panie, ja dziękuję Ci za Twoje słowa, które są dzisiaj dla nas zachętą. Zachęcam do tego, by dalej, póki Ty jeszcze nie przyszedłeś po Kościół, aby dalej zwiastować niezmiennie dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, Ewangelię łaski, zbawienia tylko w Nim. Dzięki Ci, Panie, za to. I daj nam, Panie, mądrości, abyśmy widzieli te kolejne możliwości i żebyśmy je wykorzystywali. Aby jak najwięcej ludzi, których mamy dookoła, czy oglądają nas w internecie, czy gdzieś są wokół nas, aby Słowo Boże z wielkim przekonaniem, aby Duch Święty objawiał im tą prawdę tą prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Kto ma tą prawdę, ma życie wieczne. To jest jedyna droga, jedyna możliwość zbawienia. Panie, ufamy Tobie, ufamy Twojemu Słowu i chcemy Mu ufać do końca naszej dni. Strzeż naszych serc. W Jezusie Chrystusie i Jego słowie. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.